Słyszycie to? Jak tu jest ładnie. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to start GLPK Gravel. Impreza, można powiedzieć, trochę początkująca, chociaż już w tamtym roku była zrobiona ustawka większym groniem, a w tym roku ewoluowało to na wyścig. Wyścig na razie nie za dużo kilometrów, bo niecałe 70, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, bo jak widać, jest tu dosyć pięknie. Ja miałem okazję przejechać się w tych terenach, mały dystans, ale wiem, że jest tu potencjał do zorganizowania fajnego wyścigu i myślę, że organizatorzy wykorzystają w pełni ten potencjał. O. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie ja w ogóle teraz jestem, to jest to dworek Wapionka i powiem Wam szczerze, że bardzo przyjemne miejsce na wypoczynek z rodzinką. Akurat to jeden z moich nielicznych wypadów, gdzie mam okazję pojechać na spokojnie dzień wcześniej, wyspać się, przejechać wyścig i jeszcze zostać tutaj na miejscu. Więc też jest dla mnie to coś troszeczkę nowego, bo wszystkie wyścigi raczej z mojej strony są na szybko, że jadę gdzieś, startuję i później szybko wracam. A dzisiaj na spokojnie, więc zobaczymy, jak to będzie. Pogoda dzisiaj dopisze, ma być ciepło. Ja troszeczkę zachrypnięty, ale mam nadzieję, że choroby tym razem żadnej nie ma. Wyścig zapowiada się ciekawie, bo na pewno będzie kilku koni. Będzie zielony F16 oraz sam Radek Gołębieski. I bardzo zastanawia mnie, jak Radek poradzi sobie na tak krótkim dystansie. Ci, co są w świecie ultra kolarstwa, to wiedzą, że Radek to jeden z czołowych koni i zgarnia prawie wszystkie ultramaratony i dla niego im cięższy, tym lepszy. A tutaj dystans niecałe 70 km, więc będzie dosyć interwałowo. Nie dość, że będzie przewyższeń, prawie że chyba z 1000 metrów, to jeszcze dodatkowo no, będzie to krótki wyścig, więc będzie ogień od samego początku. Zobaczymy. Dobra. Ja lecę się przygotować, zjeść śniadanko i lecę na start. Danko. A, dogoniłem rodzinkę, która jechała sobie samochodem. Jak tam, Radziu? Cześć, cześć. Siemanko. Dobrze. Cieszę się, że jestem. Startujemy razem. Tak? Tak, no. Jak się czujesz na takim krótkim dystansie? Właśnie nie wiem, nie. Ja to wiesz, mi zawsze na początku jest najciężej. Później dopiero po wszystko się rozkręcam. Ale fajnie, taki dystans, powiem Ci, brakowało mi tak przy przepaleniu nogi, wiesz? Jeden,
Dobra, już awaria na początku. Brakuje mi jednego bidonu, gdzieś wypadł na starcie. Albo ktoś mi specjalnie wyciągnął i nawet nie wiem kiedy. Jebany GRX. Dobra, jechać swoje. Dobra, no nie poddaję się, jadę swoje, zobaczymy. Może ktoś mnie dogoni, może ja dogonię ich, zobaczymy. A, kurde. Kawałeczek asfaltu, czyli to, co lubię. Sekcja specjalna. Ale jaja. Kurde. Za zjazd, jaka jest skocznia. Ale jest pięknie. Kolejne gospodarstwo rolne. Dogoniłem dwóch koni, a może klacze, nie wiem, pod ogon nie zaglądam. Dobra. O, jak ja się cieszę, że zdjąłem termoaktywną, ale bym się grzał. Masakra, robi się cieplutko. Już ile? 38 km, czyli praktycznie już ponad połowa.
Kurde, nie widzę ile stopni. Ale już pewnie pod 20 zaraz będzie podchodzić. Ciężko. Ale jadę, nie poddaję się. Ale. Ta, nie przebiegnij drogi. Dawno przejeżdżali? Dobra. Łańcuch nie spadł, albo coś się innego nie wydarzyło. Dlatego tu ogólnie to trochę niebezpiecznie jest. To fantazja trochę poniosła, ale dobra. Ryzykujemy. O, piaski. Dobrze. I jak Matthew Van Der Poel. O. Zwolnić w ograniczeniu do 30. Albo dobre. Najwyżej mandat dostanę. Co się stało po drodze? Łańcuch spadł. A, no tak. Ja prawie dorykał się tylko, że... No, gdzie spadł, tak, to już muszę. Ja nie zdążyłem zabrakło dystansu, żeby mógł dojść. Gratulujemy. Dziękuję. Bardzo teraz woda. Dobra, o Krystynka. Tam jest jedzonko, można się częstować, kurde, jechaliśmy. Kurde, obstawiałem, straciłem kupę pieniędzy. Kurde. Co, łańcuch? Co? Łańcuch, no. Naprawdę, proszę. Tak, proszę bardzo. Ale raz tylko miałeś jakąś... Raz, ale na samym początku i już później. No, to już pojechali. Dupa.
Ale fajna trasa, to mi się podobało. Cześć młody. Jak tam? Chcesz mnie bić? Nie? I co razie? Pewnie pierwszy. Tak. I co, jak już odjechałeś, to już pojechałeś ten do końca? No cały czas, nie. Odjechałem raz. Aha. Później mnie doszli. Aha, jeszcze raz. Był taki kawałek asfaltu, taki co był stop taki. No. Chyba nieczynna linia kolejowa. A, no i wiem. Później trochę odpocząłem, z nim jechałem razem i później był ten taki sztywny podjazd, taki trudny technicznie i taki najsztywniejszy. A. Takie kamienie, glinka i tak dalej. I tam zaatakowałem i później już mnie nie doszli na sobie. No to pięknie. No ale wiesz, tam sam po tym wiatru mi trochę ciężko było. Kurczę. No było. Tak, powiem ci, jechałem, mówię, żeby mnie tylko nie doszedł po ten wiatr, bo będzie pozamiatane, nie? Jak? Dobrze. Ale ten, nie mogłem... A ty gdzie? Bidon ci wypadł. Wypadł mi bidon, łańcuch mi spadł. A komuś jeszcze, ktoś miał jeszcze przezroczysty, ale drugi. Tak, też widziałem. Chciałem, żeby skubnąć, mówię, będę miał akurat ten. Czy wodę panom? Ale dobra. Dawaj, jeszcze kawałek. Dawaj. Już końcówka. Dobra, najedzony, napity, do mety dojechany, szczęśliwy, na szczęście nie ujechany. Widziałem jak ona ma, Sigma, pokazywała jakieś nowe PR-ki, chyba nawet nowe FTP pokazało, że 356 chyba, więc noga jest, szczęścia dzisiaj trochę zabrakło, ale zobaczymy. Nieźle, jadę się trochę obmyć, jeszcze wrócę na finisz, pozbijać z niejednymi piąteczkami. A, fajnie było. Bardzo fajna impreza. I na pierwszym miejscu Joanna Górzyńska. Zapraszam. Czas 3:30. Nie można go spotkać na tak krótkich trasach. Przyjechał, rywalizował. Jarosław Gołębiewski wykręcił czas. 2:17. Dawaj. Gratuluję. Ma się łuki z barkiem na rower. Problemy z internetem podobały, wszystkie aktywności zostaną zapisane. I do osób pierwszego mężczyzny, najszybszego mężczyzny i najszybszej kobiety. Odezwiemy się. A że nie poczekaliście na mnie, to nie będzie całej tego. Tak, kamerzysta został. Oglądam. Ten świat jest mały, wiesz, jak przyjdzie na zawody i zaraz tam gdzieś te twarze.